Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w podwójnej recenzji. Będziemy dzisiaj recenzować perfumy Toma Forda i będzie to Costa Azura. I są to perfumy, które wyszły już jakiś czas temu w serii Private, były Private Blend, były dosyć drogie. Aktualnie są w innej serii, takiej nieco tańszej i nadal są drogie, ale już bardziej znośnie. Pierwsza wyszła wersja EDP, była już jakiś czas temu dostępna, a w tym roku wyszła wersja Parfum i dzisiaj zrobię sobie porównanie w czasie rzeczywistym tych obu wersji, także zapraszam. Przy okazji zapraszam też na mojego Patronite'a, to jest serwis, na którym możecie mnie wesprzeć finansowo w zamian za jakieś benefity. Wszystkie informacje są w opisie po kliknięciu w link. Oraz w opisie macie również mail do kontaktu ze mną, jeśli chcielibyście się skontaktować w jakiejś sprawie, która nie może być poruszona w komentarzach, no to śmiało. Ok, bez zbędnego przedłużania nakładam najpierw EDP na skórę. Po pierwsze są to bardzo, bardzo ładne perfumy. I bardzo miłe wspomnienia we mnie budzą, bo pamiętam jak wąchałem Costa Azurę, tą taką jeszcze pierwszą w tym flakonie z serii Private, to byłem wtedy na wycieczce z rodzicami we Wiedniu i pamiętam, że wtedy pierwszy raz ten zapach powąchałem, potem już nigdy go nie wąchałem, a teraz, nie no, pamiętam idealnie, po prostu mam przed oczami ten moment jak wchodzę do Douglasa. No został mi w głowie ten zapach. A jak to pachnie? Pachnie to cytrusowo, bardziej cytrynowo chyba, poza tym dosyć morsko, leśnie, bardzo ciekawie, mamy w tle sporo, że nie wiem czy sporo, ale mamy taką słodycz, taką mi się kojarzy nieco miodowo, mamy zdecydowanie nutę takiego słonego drewna, takich wodorostów. W otwarciu jest też całkiem taki spicy, taką ma fajną przyprawową świeżość, może niekoniecznie korzenną, ale właśnie taką nieco pikantną, jakby nieco pieprzową, no. Tylko czuję tu coś, czego nie lubię zazwyczaj w perfumach i wiem, że to coś jest w nutach i to nazywa się ambret i jest to piżmian właściwy. Bardzo trudno mi opisać, jak to pachnie, w każdym razie. No nie wiem, taki nieco pudrowo-piżmowy, czysty zapach, ale taki nieco retro, nie wiem, po prostu nie lubię tego zapachu, drażni on mnie strasznie, ale tu mi jakoś specjalnie nie przeszkadza, bo czuć, że jest jakoś tam w miarę ładnie wkomponowany w resztę i jest on raczej tylko w tle. W każdym razie cytrusowo-drzewno-morski zapach z jakimiś tam akcentami piżmowymi, z odrobiną takiej miodowej słodyczy, takiego ciepła, może trochę balsamicznego, które po prostu doskonale współgra, nadaje jakiegoś tam ciężaru temu zapachowi. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o otwarcie. Nuty wyświetlają wam się gdzieś w tym rogu, a z takich najbardziej wyczuwalnych przez użytkowników fragrantiki jest coś, co nazywa się driftwood. To jest niby takie drewno, które wypłynęło z morza, wiecie, takie, co wyrzuciło morze na plażę. To jest takie drewno. Potem jest cytryna, cyprys, to są glony, mandarynka, kadzidło, lawenda, myrt chyba. No, nieważne, jakaś taka roślinka. No, ogólnie cytrusowo, nieco leśnie, nieco morsko. Tyle. A faktycznie mamy i ambret jakoś gdzieś tam z tyłu w bazie, widzę, że jeszcze mamy różne żywice, wanilię, mamy to, mamy kardamon, który pewnie dawał taką właśnie spicy świeżość. No, fajne, złożone pachnidło, zdecydowanie duża łapka w górę, przynajmniej jeśli chodzi o otwarcie, zobaczymy jak się potem rozwinie. Bez już gadania, wersja Parfum idzie na skórę. Jako ciekawostkę dodam, że wersja EDP jest ciemniejsza od wersji Parfum, co się raczej rzadko zdarza, a tu proszę, taka ciekawostka. Nie wiem, czy złapało ostrość, mam nadzieję, że tak, ale nie mam podglądu. W każdym razie wersja Parfum pachnie podobnie. No tak. Pachnie mniej świeżo, mam wrażenie. Nadal mamy cytrynę. Mamy takie nuty morskie, chociaż mam wrażenie, że jest ich mniej. Nie czuć takiej morskiej, słonej świeżości, aż tak jak w klasycznym Costa Azura. Jest ciężej, jest bardziej, mam wrażenie, balsamicznie. Większą rolę gra tu chyba, mam wrażenie, gra tu olibanum, może jeszcze jakieś inne żywice, może trochę
Nie, ale czuję kadzidło. Czuję zdecydowanie kadzidło i też trochę dymu takiego kościelnego. Jest też bardziej słodko. Mam wrażenie, że nie wiem, te wszystkie nuty razem złożone pachną mi trochę jak taka rozpuszczalna herbatka cytrynowa. Trochę oldschoolowo pachnie ta wersja. Trochę bardziej tak klasycznie męsko się kojarzy niż ta EDP. Właśnie jest bardziej, jest ciężej, to po pierwsze, ale też jest, ta cytryna jest taka bardziej landrynkowa, aniżeli świeża, co właśnie też daje mi skojarzenia takie retro. Jakieś takie nuty zielone, nie wiem, czy leśne, czy ziołowe, ale jest mniej morsko, a bardziej tak, bardziej leśnie, bardziej ziołowo niż w wersji EDP, mam wrażenie. Nie wiem, w otwarciu, szczerze mówiąc, podoba mi się niestety mniej. Nie wiem, ta wersja EDP miała taką fajną lekkość, zwiewność, mimo tego, że była, znaczy to nie jest taki zapach typowo letni. Ma swój ciężar, szczególnie no w tle te nuty takie słodkie, balsamiczne, nieco może kadzidlane jednak grają, ale to jest tło, a sam zapach jest raczej całkiem lekki, zwiewny, mimo że ciepły, nie wiem czy wiecie o co chodzi, a wersja Parfum jest taka, wydaje się być taka troszkę klockowata. Niemniej są bardzo podobne. Dobra, jeśli chodzi o nuty, to wyświetlają wam się tutaj. Okej, nuty są zdecydowanie bardziej ubogo przedstawione. Jest to cytryna, cyprys, dąb, labdanum i bursztyn. I ludzie wskazują na podobieństwo do klasycznego EDP, ale jest 11 głosów, że są podobne, a 9, że nie są podobne, więc są jakieś rozbieżności w tym zapachu. Jest to zdecydowanie jakaś tam zmiana bardziej kompozycji niż samej koncentracji perfum. Jeszcze w tym EDP weszły takie fajne nuty pudrowe. No wam powiem, że naprawdę ciekawy, złożony zapach. A parfum wydaje się być trochę nudny i za ciężki. Dobra, tyle jeśli chodzi o otwarcia. Widzimy się niedługo z moimi końcowymi wrażeniami. Pa. No dobra, widzimy się nie jak zazwyczaj po paru godzinach, a po paru dniach, gdyż nie miałem czasu nagrać, ale może to dobrze, bo przynajmniej zebrałem jakoś myśli. No i mam chyba więcej do powiedzenia. Nawet nie wiem, czy więcej, co jest to bardziej wiarygodne, wydaje mi się, bo jestem po testach takich całodniowych, więc no. Jeśli chodzi o wersję EDP, to tutaj powiem, że było naprawdę, naprawdę, naprawdę dobrze. Po takich 2 godzinach około wyszła taka nuta bardzo wyraźna kościelnego kadzidła. Kojarzyło mi się to nieco z Avignon, na przykład od Comme des Garçons, z takimi, wiecie, typowymi kościelnymi kadzidlakami. Ale było to bardzo czyste kadzidło, takie, nie wiem, białe, kojarzyło się, było nieco dymne, to kojarzyło się takim czystym, białym dymem, tego było dużo soli, żywic, takiego nieco miłego, pudrowego ciepła w tle, naprawdę, naprawdę robiło to wrażenie, pachniało bardzo wyjątkowo, bardzo ładnie, bardzo przyjemnie, no i właściwie nie zmieniało się już potem jakoś aż do późnej bazy, no. Trwałość sięgała nawet do 12 godzin, chociaż powiem, że po tych 12 godzinach już był mocno, mocno wyciszony. Taka realna trwałość myślę jest do 8 godzin, no coś takiego, projekcja raczej umiarkowana, ale zapach naprawdę rewelacyjny, świetny, bardzo oryginalny, bardzo przyjemny i ode mnie naprawdę duża łapa w górę i oceniłbym je na 8. Naprawdę bardzo, bardzo dobre pachnidło i będę polował na flakon. A jeśli chodzi o wersję Parfum, no to jest on... Są to perfumy podobne, szczególnie przez pierwszą godzinę, dwie, ale no co zaczęło do mnie dolatywać, to Ambroxan i to mnie trochę mi się nie podobały przez te perfumy, bo Ambroxan w tym przypadku był taki mocno słony, ale też taki dosyć mocno agresywny, mocno projektujący. I mówię, tych pierwszych godzinie, może w 2 godzinach pierwszych podobał mi się i tak mniej niż EDP, ale stwierdziłem, że to może być fajna alternatywa na jakieś takie chłodniejsze dni, bo naprawdę vibe był bardzo podobny, tylko było ciężej, było bardziej słodko, było no po prostu... Było. Mniej zwiewnie. O, ta zwiewność w EDP jest bardzo fajna i nie było tego niestety w Parfum. I ten Ambroxan niestety z czasem wyłazi bardzo mocno, a baza to jest już właściwie sam Ambroxan. Tak nawet po 4 do 6 godzin na skórze no zamienia się w to taką ambroxanową bombę i ta baza już taka późna jest podobna do takich perfum jak na przykład Savage od Diora.
Wiecie, taka męska, ambroksanowo-cytrusowa nuta, bardzo mocna, bardzo ekspansywna. I jakoś to do mnie nie przemawia, no brak mu tej takiej finezji, tej zwiewności EDP, niestety. I ode mnie będzie to szóstka. Chociaż myślę, że może on w miarę ciekawie zagrać jakoś tam, jak już mówiłem, w chłodniejsze dni na skórze, ale jednak no, to nie jest to, no brak mu tego czegoś. No i oczywiście jest zapach, jak to wersję Parfum dłużej trwa, w tym przypadku też mocniej projektuje na pewno przez ten Ambroxan, ale no zepsuło go to, uważam. To nie pasuje mu ta intensyfikacja, wydaje mi się. No, jeśli chcecie, to kupujcie EDP, takie jest moje zdanie, ale no wiadomo, jak Ambroxan nie działa tak drażniąco na wasz nos jak na mój, no to też można sprawdzić. No, ode mnie to by było na tyle, dajcie znać w komentarzach, czy znacie te perfumy i no i tyle. Pa, pa.